Awe, ja witam wszystkich serdecznie, jestem Znajomy Zająca i postanowiłem, że nadszedł najwyższy czas na świąteczną serię w Hearts of Iron 4. Z tym, że to nie będzie byle jaka świąteczna seria w Hearts of Iron 4, tylko seria polską. Boże, Zając, znowu ta Polska, ale jak nie nagrywasz Polski, to kiedy Polska? Więc nagrywaj Polskę, ale jak nagrywasz Polskę, to mówimy znowu Polska i tak w nieskończoność. Seria polską na modyfikacji, która daje nam króla. Nie jednego króla, nie dwóch królów. Daje nam w sumie chyba aż 5 możliwości, jeżeli chodzi o królów, i którą modyfikację... Nawet nie grałem nigdy, ale zagramy w nią razem. Tak, zagramy w nią razem. Zagramy w ogóle pod monarchię elekcyjną. Znaczy, zbierzemy. Najpierw zrobimy tak, że cała szlachta, w sensie wszyscy w komentarzach się zbierzemy i zagłosujemy, jakiego chcemy króla mieć na świąteczną serię. Bo to będzie taka prawdziwa polska seria z dziada, pradziada i to my, lud pracujący, miast i wsi, szlachty. O kurwa, już syndykalizm się odpala. Nie ma Polski syndykalistycznej. Tutaj ja przydałaby się pod opcję syndykalistycznego kajzera. Co? Zadecydujemy, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście to jest modyfikacja, czekajcie, to jest, żeby nie pomylić, Beautiful Expanded States Region Polone, wersja 2.0. Wy mi już wielokrotnie mówiliście o tej modyfikacji, z tym, że my w sumie jeszcze nigdy w nią nie graliśmy, bo my zawsze cisnęliśmy Historical Poland. Z tym, że Historical Poland jest już chyba wystarczająco ograny, pora na coś nowego. A ta modyfikacja skupia się na tym, ta Regnum Poloniale skupia się na tym, żeby nam dawała Polsce króla. Dawa nam Polsce w króla. Boże, ale to menu główne mi się tak podoba. To jest tak fajnie zrobione. Tu jedzie chyba... Isu, nie wiem co to jest. Ale ten orzełek, Boże, jakie to jest piękne. To jest odcinek wprowadzający, taki zerowy, ponieważ tu mamy Masiskiego, tu mamy cały wesoły komplet jak zwykle. Odcinek wprowadzający, ponieważ musimy zastanowić się, jakiego chcemy mieć króla. I to, co ja powiedziałem na początku, że wszyscy zadecydujemy, jak monarchia elekcyjna z dziada, pradziada, szlachty zawsze wybierała króla, tak samo my wybierzemy króla w komentarzach i nim będziemy grali, więc zaraz do tego przejdzie. To jest nasza Polska. W ogóle mapka jest ciekawa. Mapka jest ciekawa, bo ona jest troszeczkę, kolory są podrasowane. Z tego, co się orientuję, modyfikacja ma całkiem sporo eventów lorowych, rozbudowujących, poszerzających rozgrywkę, co mi się mega podoba. Ale to, co mi się podoba, to jest wielkie, potężne drzewko. Proszę bardzo, wielkie, potężne drzewko, jeżeli chodzi o Polszę. No pewnie wy już graliście tą modyfikację, więc nie zrozumiecie tego żarcika, ale jeżeli ktoś nie grał, to proszę bardzo, wielkie, potężne drzewko, to nawet napisali, to drzewko jest normalne. Nowe drzewko po powrocie królestwa. Dostępne po 1 stycznia 2019. Taka tabliczka ogłoszeniowa. Ciekawe, czy znalazł się choć jeden odważny, przyzna się w komentarzach, który czekał do... grał tak długo, aż będzie 2019 w hoju, żeby móc zrobić ten pusty cel narodowy, który robi się 10 dni. Tu mamy krótką ścieżkę tego, jak naszą Polską idziemy pod powrót królestwa. Ja sobie to pozwolę komendami zrobić tylko po to, żeby odblokować to nowe drzewko. W ogóle podczas obalania rządów sanacji odpala się wojna domowa, więc na początek będzie wojna domowa w Polsce. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale już mi się podoba. Już bym dawał łapki w górę. Tylko przydałoby się jeszcze jakieś komunistyczne powstanie. O tak, sanacja, monarchiści kontra komuniści, syndykaliści na Podlasiu. To by było naprawdę fajne. To było naprawdę fajne. Z tym, że się drzewko blokuje. A nie mogę dalej to zrobić? Mogę. Także wielka emigracja, aha, i muszę to skończyć. Także musimy skończyć wojnę domową. Ja wam pokażę, jak się szybko wojnę domową kończy. O właśnie, tak zakończyliśmy wojnę domową. Lwów zdobyty, o właśnie, to co mówiłem. Na razie sobie nie spoilerujmy, więc ja po prostu przeklikam te eventy. Będziemy to skoro rozgrywali podczas... Weź mi skończ to, tak, tak. To nie czytamy, nie patrzeć na to, zamknąć oczy, bo ja chcę przeklikać drzewko. O właśnie, i mamy w końcu drzewko, które polega na wyborze nowego króla. I z tym nowym królem będziemy musieli sobie żyć i radzić, jeżeli chodzi o naszą kochaną Polszę. Dlatego droga szlachto w komentarzach, drodzy panowie bracia, drodzy syndykaliści, monarchiści, liberałowie, komuniści, żydonazi, co? Musimy razem, wspólnie zadecydować, jakiego chcemy króla. Czy na polskim tronie będzie Windsor? To oczywiście tyczy się pod jakiś sojusz z Wielką Brytanią i Jerzyka. Czy my chcemy króla Jerzyka na polskim tronie? Czy to jest ten Jerzyk, o którym ja myślę? Gdzie jest Edwardzik? Oddajcie nam o Edwardzika, rozwiązanie kwestii niemieckiej. Nie do końca wiem, co te drzewka robią. Bo mówię, no, pierwszy raz tą grą modyfikację. Nie wiem, jak tu są eventy porobione, dlatego muszę się troszeczkę... Dzierżawa, Trinidad i Tobago. Czy tu dostajemy kolonię?
Królandzkie dziedzictwo. Czy dostajemy więcej kolonii w zachodniej Afryce? O matko, to jest Polska kolonialna. To nie jest Windsor na tronie, to jest Polska kolonialna. Będziemy sprowadzali pomarańcze na święta, żeby było. Tu jest o Jezus, druga opcja aż mi nie może przejść przez gardło. Tu jest Habsburg na tronie. Ale Habsburg na polskim tronie... Boże, zamojscy się w grobie przewracają. Habsburg na polskim tronie to koniec Polski. Ale tu widzę coś fajnego, bo jest Pakt Ribbentrop-Radziwiłł. Okej. Okay. Porzucenie Gdańska. Halo, Gdańsk to odwieczne niemieckie... Znaczy co? Polskie miasto. Odnowienie potęgi Habsburgów. Referendum, zamach na Hortiego. Międzymorze, przymierze z Kaiserem. O kurde, ty. Zamach stanu partii rządzącej. Międzymorze. To są ciekawe opcje. Zakładam, że tu byśmy byli mniej więcej w miarę historycznie, czyli pseudo-sojusz z Wielką Brytanią i bijemy Niemców, w sensie to Niemcy biją nas, a Brytyjczycy się przyglądają. Tu zakładam, że robimy dziwne rzeczy i Habsburgowie... Habsburg na polskim tronie to koniec Polski, ale spoko. Jeżeli chodzi o Habsburgów, zakładam, że tu mamy drzewko pod jakiś sojusz z Niemcami. Pod sojusz z Niemcami i uderzenie na Rosję. A tu mamy na Międzymorze takie habsburskie. Okej, to nawet pod Kaisera. Ale jak ten Kaiser... To zależy od tego, od... To zależy od... Od tego, co Niemcy wybiorą. Bo jak nie wybiorą Kaisera, to się nie da zrobić, nie? Także trochę lipne. Tu mamy Warszawa... O, stolicę możemy przenieść. Fajnie, zarąbiście. Podoba mi się. Rehabilitacja Piłsudskiego. No tak, tutaj sanacja jest źle, Piłsudczycy są źle, więc tfu, tylko monarchia. Tu mamy polskiego Piasta na tronie, właściwie Czartoryskiego. Może ktoś zagłosuje na Czartoryskiego, co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś przymierze z Czechosłowacją i znowu Międzymorze. Ale to drzewko wydaje mi się najbiedniejsze i najsmutniejsze, tak patrząc na to bitność wspólnoty. Polak na polskim tronie? Nie, to musi być taka prawdziwa monarchia, jak sobie wiecie, musimy obcokrajowca wybrać na polski tron, no bo jak to Polak na polskim tronie, kto to wymyślił? Ale to Jagiellonów to byli dewska dynastia, więc no... U nas tylko Piastowie rządzili, a potem koniec. Nie, no dobra, był Wiśniowiecki. Dobra, no... Był Poniatowski. No, ale widzicie, no... To Polakom na polskim tronie tak średnio się wiodło, średnio się wiodło. Batory, taka... Nie ma ten dynastii siedmiogrodzkiej, nie? Dobra, więc na razie mamy tak. Na razie mamy Wielką Brytanię, czyli takie pseudo-historyczne. Mamy Habsburga na polskym tronie i pod sojusz z Niemcami, chyba mi się wydaje, no, to tak powinno wyglądać. Albo pod odnowienie dynastii Habsburgów. Taka dynastia Habsburgów, ale pod polskim panowaniem, to by było coś. Mamy Polaka, który w sumie albo Międzymorze klasyczne, albo Czechosłowacja i w sumie nie wiadomo co. Byśmy czeskie Skody dostawali, spoko. Wetty na polskim tronie. O kurde, to jest ciekawe. Prawowita dynastia. Okej, czy rozumiem, że Sasi są. Święte Przymierze. Spisek Hohenzollernów. Wydarzenie odwiedź... Odpowiedź wysłannika Mackensa. Co? My możemy sprowokować wojnę domową w Niemczech? Ty, podoba mi się to. I taka Polska kajzerowska. Sojuszu z Kaiserem. My nie robiliśmy takiej serii, ale na jednej modyfikacji. Ale coś było, że Polska pod monarchię jest sojuszu z Kaiserem. Coś takiego robiłem kiedyś. Ale to jest ciekawa opcja. Tutaj Niemiec na polskim tronie. Wsparcie Kriegsmarine. Pakt cesarski. Święta Epoka Rzeczpospolitej. To działanie jest puste, ale ładną ma grafikę. Taki orzeł dominujący nad globem. Podoba mi się. Pakt Noja Afrika. Dostajemy roszczenia do całej Afryki, tylko trzeba musimy to sobie podbić. O, tygryski. Wizyta Guderiana w Królestwie Polskim. O rany, ty, ale mi się podoba to. Złączenie dynastii imperialnych. Jezus, jakie to są piękne nazwy tych celi. Księżniczki Wiktorii Luizy Pruskiej oraz naszym królem Fryderykiem Krystianem Wettynem. To nie jest ten z Kaiserreicha, ten sam Wettyn? My się już tyle razy, sąsiedzka broń. Ej, fajny ten Wettyn. Też jest opcja. Też jest opcja, tylko że zakładam, że tu jest Akt Mackensena. Akt Wettyn Hohenzollern. Co? My dostajemy Królewiec i w Armii Mazurskiej? Ej, czekaj! Czy my będziemy tutaj finansowali powstanie w Niemczech, po czym od Niemców, jeżeli wygrają, dostajemy Prusy i Gdańsk? What? Ej, podoba mi się to drzewko. Podoba mi się to... W sumie dwie są opcje. Habsburg jest fajny. Jezus, to tak Habsburg na polskim tronie tak głupio brzmi. Oraz Wettyn. I tu mamy Bonaparte. Francuska dynastia Bonapartów. Viva la Emperor. To są dwie opcje. Union La France. Co to jest? Unia Personalna Francja Polska? O kurde. um.
Przed rozpoczęciem wydarzenia wydaje rozkaz przetransportowania jak największej liczby wiernych jednostek carskich precz z komunistami. Aha, czyli zakładam, że jak wybierzemy to, to musimy Francji pokonać wojnę domową. Znowu wojna domowa, spuścimy Napoleona. Ty, ale duże jest to francuskie drzewko, znaczy tu jest wielka Europa. Podarunek Madagaskar dostajemy, podarunek dla korony. Zakup Togo i Dahomey. Za 50 political powera dostaję, okej, okay, spoko, podoba mi się, nowy dzień. Wielki mur. Widzę, że jest wściekły tygrys. Trzecia wojna polska, what? A no tak, no były dwie wojny polskie. Pierwsza napoleońska, znaczy dwie były z Napoleona. Druga to była z 12 roku. Nowa doktryna, też fajne drzewko, ale takie, sojusz z Francuzami może być niebezpieczny, jak zostawimy Niemców samych sobie. Zabezpieczenie linii dynastycznej. Małżeństwo Napoleona z Izabelą Radziłówną. Aha, no tak, no bo to jest ten francuski Napoleon, ale to co, my byśmy byli papetem francuskim? What? Tak trochę dziwnie. O, ciekawie. Ciekawie. Serio. Tylko wszystkie na razie mi się wydają mega interesujące. No może poza tym Czartoryskim i brytyjskim. No bo brytyjskie mi się wydaje, że to będzie po prostu taka historyczna Polska, że bijemy się z Niemcami i próbujemy przetrwać. A te Habsburgi to jest w ogóle mieszamy strasznie. To z tymi Wettynami pod Kaisera, Spisek, Hohenzollernów i Prusy to... Pruskie know-how. Ej, nie wiem kto robił tą modyfikację, ale szanuję w opór i grafiki takie ładne. No i mamy Romanowów na tronie, za króla powrót do domu. Drzewko w trakcie rozwoju. Może Romanow też jest opcją, może Rosjanin na polskim tronie. Jeszcze nigdy, bo nie, był ród, przecież carowie rządzili Polską. I wtedy mieliśmy największą granicę za carów. Na się stronę armii, no spoko. No i tak, no to jest drzewko polityczne, jakby nie patrzeć. No wydaje się ogromne, ale tak naprawdę większość nam się blokuje oczywiście, jak wybierzemy jedną stronę. Ale i tak jest mega fajne, rozbudowane, może na wiele sposobów to przechodzi, więc raczej po tej serii prawdopodobnie za jakiś czas będzie kolejne pod inne drzewko, bo tu widzę już dużo, dużo możliwości, dużo rozgrywania. I raczej będziemy wałkowali tą modyfikację, tak jak wałkowaliśmy Historical Poland. Tu mamy drzewko przemysłowe. Mamy drzewko, co my mamy? Marynarka, powietrzne siły. No, reaktor jądrowy. What? Naprawdę reaktor jądrowy w Czarnobylu, a też musimy Rzeczpospolitą zjednoczyć, spoko. A pokaż mi jeszcze, czekajcie, gdzie jest to? To jest wojskowe. To jest wojskowe, a to jest jakieś mini wojskowe, plan W, projekt TP, okej, pod czołgi, spoko, podoba mi się, fajnie zrobiłem. Pokaż mi jeszcze te stolice. Warszawa to przenosi, zakładam, że znaczy zostaje w Warszawie. Waga jednego, Windsor na tronie, Habsburg, Czartoryski, Wettyn. Aha, to mogę dowolnie wybrać. Wymaga z czegokolwiek. Przyszłość szlachecka, guba. Dlaczego to jest ustawa królika? O co chodzi? Ustawa królika jest pierwszym mechanizmem wprowadzającym co? Kapitalizm? Ustawa królika i wprowadzenie kapitalizmu? Powinna być ustawa królika to wprowadzenie syndykalizmu. Właśnie, powinna być kolejna opcja. Jak wyrzućcie tych Romanowów i wsadźcie syndykalistycznego Kaisera, to by była tak zwana opcja królicza. Syndykalistyczny Kaiser dla Polski. O tak, permanentna rewolucja monarchistyczna. Już mi się podoba. Ej, ale czemu to jest ustawa królika? Czy ja o czymś nie wiem? Ty, ale tu, czekaj, bo tu jeszcze w dół leci. Okej, okay, już mi się podoba. Czemu my wcześniej nie graliśmy w tą modyfikację? Dostępne w wersji 3.0. Ej, to jakiś update się szykuje. To może update niedługo wychodzi, może poczekamy. Zielona Wyspa Europy. By Tusk, co? Protektoraty Wschodnie. Święte Imperium Rzeczpospolitej. Siła polityczna 350. Widzę, że bardzo szybko robią się cele. Drzewko jest ogromne, dlatego widzę, że przytomnie pomyśleli i skrócili czas badań. Niektóre są po 10-25 dni dopasowane, zbalansowane mega. To coś jest ukryte, jakieś na dole cele, coś? Nie, nie, koniec, koniec. Więc jak widzicie, drzewko jest ogromne. I macie do tego, czy ktoś chce Romanowa z czterema celami? Chcemy? Ktoś za Ruska zagłosuje? Hatwo. Więc tak, podsumowując. Droga szlachto Rzeczpospolitej, panowie bracia, syndykalistyczni, robotnicy miast i wsi. Macie każdy jeden głos, głosuję w komentarzach, oczywiście za pomocą komentarzy. Czy chcemy Windsora, czy chcemy Habsburga na polskim tronie, za moje się w grobie przewracają, Czartoryskiego, czy chcemy na tronie, Polaka, biedaka, Janusza z Karyną, czy chcemy Wettyna na tronie, czy Bonapartego. Mamy w sumie, no jest Romanowa, mamy sporo opcji, także głosować, wybierać, niczego nie żałować, każdy czegoś nam obiecuje. Wettyn obiecuje, że odda nam Prusy. Fajne takie w artykułach henrykowskich zapisane. Weźmiemy Wettyna, ale jak Prusy oddacie. Weźmiemy Francuza, jak Francję spapetujemy.
Weźmiemy Brytyjczyka, jak Kolonii oddadzą, weźmiemy Habsburga, jak Węgry spapetujemy, a Polak nam da uśmiech, radość i szczęście. Są jakieś decyzje dodatkowe? Inwestycja Fiata Forda, takie troszeczkę widzę, litewski kryzys, takie nawiązanie do historii Poland, nie wiem, czy te modyfikacje współpracują, tak, Gdańsk jest osobny, tak. To jest chyba z Historical Poland brane. Wielki kryzys, puro Wilno. Ukraiński nacjonalizm. Okej. A ty, ale zarąbiste profilowe Sikorskiego. Oh, ciekawe rzeczy. Więc musicie wybrać, co my tu mamy. Musicie reżim pułkowników, okej? Drzewko coś porobione, przerobione. TKS-y, desanty. Żółkiewski, Jagiełło, Batory, Sobieski. No spoko, podoba mi się. Podoba mi się, zobaczymy co z tego wyjdzie, trzeba zadecydować w komentarzach. Wybierzemy króla, najpierw rozegramy sobie wojnę domową. Ja myślę, że taka Polska monarchistyczna, pod jeszcze nie wiadomo jaką monarchię, jako seria świąteczna będzie spoko pomysłem. Także tylko musimy wybrać nowego króla, kto będzie nami rządził przez następne... Kto będzie królem Polski do świąt? Dobra, to co? Czekaj, co to? Czemu my nie mamy... Aha, bo my potraciliśmy połowę dywizji podczas wojny domowej. No tak, dobra. To jest logiczne, bo na start mieliśmy, widziałem, pełno dywizji. Co prawda biednych, bo sprzętu nie mamy, no ale to nic. Poza tym, jak będziemy grali, to ja chyba włączę cele historyczne. Dam, żeby każdy kraj szedł w randomowo swoje drzewko. Bo Niemcy mają zwykłe, nie? Tak, to jest zwykłe niemieckie... Czemu to nie jest połączone? Wymaga całkowicie pokój, Rzesza Niemiecka, ideologii to nie faszyzm. Chcemy to powiedzieć połączone? Coś gmerali przy drzewkach, ale chyba tylko dlatego, żeby Niemcy mogli iść w Kajzera, jak Polska tego zażąda. Ale chyba włączymy, damy losowo, żeby każdy kraj mógł zmieniać historię, jak my tak bardzo zmienimy historię Polski i będziemy gmerać tam na Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i tak dalej. I czekali na powrót króla, jak we Władcy Pierścieni, także... No chyba, że chcecie syndykalistycznego Kajzera. Króliczka, bandytę jednego. Dobra, decydować w komentarzach. Widzimy się jutro w pierwszym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Na razie. Last Christmas oddałem głos na króla w świątecznej serii Zająca w Polsce syndykalistycznej. Nie no, syndykalistyczna Polska i król. Teraz powstanie szlacheckie mi tu zrobią bandyty jedne.